zamęczyłem kluski z rosołem. W sumie, tak szczerze, to bym rosół zjadł. Dobra, to nie o tym jest ten odcinek, ale jakby ktoś miał rosół, to możecie dawać zaś. W każdym razie, słuchajcie, jeśli jesteście na bieżąco, a wiem, jesteście na bieżąco, to klepałem się z agentem Jelwisem. Stwierdziłem, że we dwóch... to tak nie działa, nie, tak szczerze, jeżeli oglądaliście, to wiecie, że agent i Elvis są razem, we dwójkę, są nie do rozwalenia przeze mnie samego. Teraz, słuchajcie, na serwerze z Bobo, wiem, że on lata sobie z diamentową zbrojką, więc proszę, niech on zrobi jakieś w końcu dobre itemki, a nie jakieś diamentowe. Ty, w ogóle, pato, on tam jest normalnie, Bobo Minecraft. Ale słuchajcie, odpalam ten odcinek, dlatego że straciłem hełm. Niestety, słuchajcie, w walce ucierpiał mój hełm. Tam było chyba ochrona 4 i niezniszczalność 3. Dodatkowo, słuchajcie, moja zbrojka, cała reszta ucierpiała. Na szczęście rozklepałem Elvisa, więc cały XP, jaki miałem, poszedł w te budki. I budki są prawie nowe. Ale słuchajcie, trzeba będzie w dzisiejszym odcinku zrobić hełm. Trzeba będzie, słuchajcie, naprawić klatę. Trzeba będzie naprawić, słuchajcie, spodenki. I dodatkowo zrobić takie rzeczy, jak chociażby żarełko. Bo ja, słuchajcie, nawet nie mam jedzonka. Też dodatkowo. Ja cały czas tak mówię, jeśli jesteście na bieżąco, ale znowu to powiem. Jeśli jesteście na bieżąco, to wiecie, że ogólnie Elviso ma na mieczu Fire Aspect, czyli to coś. Jest to, słuchajcie, zaklęty płomień. Kiedy kogoś uderzasz, on się podpala. Mi strasznie to napsuło krwi, kiedy walczyłem właśnie z Elvisem i agentem naraz. Było 2 vs 1. I to mi po prostu tak przeszkadzało, że musimy zrobić poteczki, najlepiej w tym odcinku, na odporność na ogień. To się nazywa Fire Resistance. Robi się, jeśli się nie mylę, z Magma Crema. Czyli wiecie, jest ten taki Magma Cube, taki duży slime w Netherze. I z niego się robi tą poteczkę. Dlatego, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli naprawdę sporo do zrobienia. I to nie jest żart, że sporo. Naprawdę sporo, więc powiem wam tylko tyle. Oglądajcie koniecznie do samego końca i subskrybujcie kanał, bo codziennie są filmy. Tak, na tym kanale też są codziennie filmy i też są dłuższe niż 10 minut i 1 sekunda. Więc subskrybujcie, dzwoneczkujcie, bądźcie na bieżąco. A teraz tak, słuchajcie, ja na pewno sobie zabiorę w ogóle stąd nie z tej skrzyneczki, tylko z tej żarełko. Więcej, słuchajcie, żarełka. O tak, ewidentnie więcej żarełka. Po drugie, tak jak mówię, chciałbym zrobić, słuchajcie, poteczki na Fire Resistance, czyli super by było ogarnąć więcej tych fiolek, bo ja mam tutaj jakieś poteczki na niewidzialność i tak dalej, i tak dalej. Ale ja prawie nie mam buteleczek. Ja, słuchajcie, w tym miejscu mam taką hodowlę brodawek. No czy to nie jest żenujące? A dodatkowo nie mam, słuchajcie, nawet tutaj wody. Więc ogólnie wydaje mi się, serio, jakby też tak pisaliście w komentarzach i bardzo wam za to dziękuję, że jedynym sposobem, aby pokonać ich w ewentualną pojedynkę, bo wiecie, może być taka sytuacja, że faktycznie będę się z nimi klepał jeszcze kiedyś w przyszłości sam na sam, znaczy, że sam na dwóch, to jedyną możliwością faktycznie byłoby, słuchajcie, ogarnięcie potek, które sprawiałyby, że albo będę zabierał więcej ciosów, albo, słuchajcie, po prostu nie będę dostawał na przykład tego płomienia, rozumiecie? Czyli po prostu potki na siłę, potki na regenerację, na natychmiastowe zdrowie, czy chociażby właśnie na odporność na ogień. Więc zbierzmy troszeczkę tego piasku, zróbmy sobie, słuchajcie, troszeczkę tych fiolek. Serio, to są mega, ale to mega ważne rzeczy, żeby mieć te poteczki, bo gdybym ja mógł je wypić, albo w ogóle mieć jeszcze poteczki rzucane na osłabienie dla nich, to wtedy mogłoby się dobrze skończyć, bo gdy byłem sam na sam, to Elvisa rozklepałem, a agenta byłem totalnie blisko rozklepania. Nie mam pojęcia, ile zostało mu serduszek, ale sami widzieliście, jeżeli oglądaliście film, jeśli nie, to polecam Abra Minecraft, kanał się nazywa, to po obejrzeniu tego filmu obejrzyjcie tamten. No, chłopa prawie rozwaliłem. No po prostu chłopa już tam nie było, a w ogóle ej, my naprawiamy zbrojkę, więc przydałoby się, słuchajcie, porozwalać troszeczkę mobów. Serio, przecież to są punkty doświadczenia, o tym totalnie zapomniałem, ale one mi naprawiają, patrzcie, 258. 257 już jest w tym momencie. Zobaczymy, słuchajcie. Jestem ciekaw, czy faktycznie tymi mobkami uda nam się coś naprawić. A nawet jestem pewien, że coś nam się uda naprawić. Tylko pytanie, słuchajcie, ile? Więc rozwalmy ich, słuchajcie, troszeczkę, no. No te, co są faktycznie tutaj, można by, słuchajcie, rozklepać. Więc rozwalimy kolejnego, cyk, cyk. Tutaj patrzcie, cyk, cyk. No i gościu, już jest 272. Ej, to robię jakąś robotę, więc dawajcie, dawajcie, słuchajcie, te mobki naprawdę można by rozklepać, bo i tak będę musiał ponaprawiać to wszystko. Dosłownie, słuchajcie, wszystko będzie musiało być naprawione i nie widzę innej możliwości. Serio, ja nie widzę możliwości pójść na klepę w jakiejś niedalekiej przyszłości z obitą zbroją. Nie, to w ogóle nie wchodzi, słuchajcie, w rachubę. W ogóle nie ma opcji. Nie ma, słuchajcie, opcji. Ja ledwo, słuchajcie, przeżyłem, a i tak miałem rozwalony hełm, nie? Ej, naprawiliśmy sobie dużo użyć, więc jest naprawdę dobrze, słuchajcie. Niestety nie dostaję punktów doświadczenia, ale za to mi się naprawia zbrojka, więc jest całkiem obiecująco. Ale teraz tak, słuchajcie, zrobimy sobie te poteczki, ogarniemy sobie dodatkowo, słuchajcie, mam epicki plan. I napiszcie mi w komentarzach, jeśli dotrwaliście do tego momentu, już aż 4,5 minuty. Serio, mam genialny plan, aby stworzyć villagera z profesją alchemika, czyli księdza, wyewoluować go maksymalnie jak się da, wymaksować go i on wtedy będzie mi sprzedawał, chyba za emeraldy,
buteleczki z doświadczeniem. Buteleczki z expem. Rozumiecie to? Moim zdaniem to było naprawdę epickie. Nie widziałem takiego komentarza, ale myślę, że takie były, bo wiecie, tych komentarzy jest bardzo dużo, więc jeżeli ktoś coś takiego pisał, a nie zauważyłem, to przepraszam, ale doceniam oczywiście w każdym razie. I napiszcie, czy nie uważacie, że to by było po prostu genialne. Co? Okej. Ej, tej książki nie widziałem wcześniej, powiem wam szczerze. Okej. No dobra, ej nie, poczekajcie chwilę, bo jestem mega zdziwiony, jakby... Dobra, usiądźmy, słuchajcie, w mojej tajnej bazie, żeby nic mnie tutaj nie atakowało i ogarnijmy, co tu się dzieje, bo ja w ogóle, ej, naprawdę nie wiedziałem, że cokolwiek, słuchajcie, tam się znajdę. Tam jest Bobo Minecraft, dobra, Bobo to może sobie siedzieć. W ogóle Bobo dał mi paśnik. Serio, nie paśnik. Dał mi ul, znaczy... No wiecie, pasiekę mi dał. O, dobra. I słuchajcie, na pewno będę chciał zrobić jeszcze wiaderka z wodą. Tak, słuchajcie, będę chciał zrobić wiaderka z wodą, więc zaraz sobie to ładnie, pięknie przeczytamy. Tylko słuchajcie, chciałbym sobie poukładać rzeczy, bo jeżeli ja mam się skupić na czytaniu tego, to ogarnijmy, słuchajcie. Najpierw weźmy do wiaderek wodę, wróćmy tutaj i dopiero, słuchajcie, to przeczytamy, bo chciałbym mieć wszystko po prostu ładnie poukładane w główce. Tak, rozumiecie. No dobra, jeden, drugi, okej, teraz wracamy i przeczytamy, moi drodzy. A w ogóle ty, Funfelinio, co ty się tak nie odzywasz? Beniu, a chodź z nami, wychodź z nami. No co ty będziesz tutaj siedział samemu? W ogóle bez sensu, żeby Funfel siedział samemu. Kto to widział? Dobra, słuchajcie, ej, USA zostawiło nam wiadomość. Przeczytałem chyba, że ambasada. Więc słuchajcie, czekajcie, ambasada USA. Tak, ambasada USA. Czytamy. Wobec tego, moi drodzy, dostaliśmy tajny list, musimy go przeczytać, musimy zobaczyć, co tam się znajduje, ale ja szybciuteńko jeszcze wam przypominam o sklepie www.abra.ety, pierwszy link w opisie. To słuchajcie, macie tutaj na animacji napisane i właśnie w opisie w pierwszej linijce. Możecie sobie zakupić czy na Mikołajki, czy na Święta Bożego Narodzenia epickie prezenty. Po prostu takie na przykład ocieplane bluzy, czy bez kaptura, tak jak ta, sami widzicie, tu kaptura nie ma. Są także z kapturem, są kolorowe koszuleczki, kubki, worki na plecy, plecaki, nawet maseczki wielorazowego użytku, które można uprać w pralce po użyciu, kiedy wracasz na przykład do domu. Pamiętajcie, od 149 zł jest darmowy kurier, czyli nic nie płacicie za przesyłkę. Dosłownie zero, kiedy zamawiacie w jednym zamówieniu na przykład taką bluzę i koszulkę naraz. I wtedy jest totalnie darmowa przesyłka. Więc podajcie, kupujcie, bo jest jeszcze czas, że kiedy teraz zamówicie, to przyjdą wam prezenty na Mikołajki. A kto by nie chciał takiej bluzy na Mikołajki? Nie no, wiem, że każdy by chciał. Więc podajcie www.abrety, sklep dla najwierniejszych widzów i widzek z kodem TULIMY10, jest 10 zł zniżki. Macie w opisie to napisane. A teraz słuchajcie, przeczytajmy to. Witam bardzo serdecznie. Witam czy witamy? Bo was jest dwóch. O, chyba ktoś się pomylił. Ale dobra, niech będzie witam bardzo serdecznie. Z tej strony dyplomacja amerykańska, panie kolego. Okej, to pisał Elviso. To ewidentnie pisał Elvuzio. Chcemy na pewno się dopytać, czy chcecie wojny. Bo porównując nasze dwa miasta, zrobiło się trochę śmieszne. Najbardziej boimy się potężnej wieży na górze Maciocha. Ej. Ej! Ej! Ta wieża, która to Maciuch ją postawił? Wow! Chwila, moment, naprawdę? Ej, muszę zobaczyć, ja myślałem, że to, słuchajcie... Ja myślałem, że to jest, słuchajcie, wieża Elviso, tam wiecie, no gangu USA. I dlatego ja nie chciałem tam podchodzić, żeby oni mnie, słuchajcie, tam nie sknokali. Ale ej! Ej! Wait a minute! Czy na pewno chcemy wojny? Bo porównując nasze dwa miasta... To już są dwa miasta! To już nie dwie dzielnice! Już dwa miasta! Ale oni w kulki lecą! Serio, w kulki lecą! Totalnie! Co tu jest grane? Ej, zrobiło się troszkę śmiesznie. Najbardziej boimy się potężnej wieży na górze Maciocha. Ej, ja nie wiedziałem, że to, słuchajcie, jest wieża Maciocha, więc koniecznie, słuchajcie, ale to po prostu... Ty! Zwiał mi! Ale to koniecznie, słuchajcie, idziemy ją sprawdzić. Ty! Dlaczego ty ucierpiałeś, byczku? Z jakiego powodu? Nie wiem, ale słuchajcie, czy tam wybuch creeper, czy coś? Nie. Ej, ale słuchajcie, idziemy to zobaczyć, ja naprawdę nie wiedziałem. Trzeba będzie oczywiście odpowiedzieć coś tam chłopakom, ale może nie w tym momencie. Oho, czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Ty chcesz się klepać? Ty chcesz się klepać? Hopie, a cię wyjaśnię w 3 sekundy, Elvisa, już wyjaśniłem sam na sam. Hopie! Ty pal gumę. Pal ty gumę. Ty. Ej, dobrze, nie jest za kolorowo. Elviso coś do mnie pisze. Jesteśmy na neutralnym terytorium, więc póki co on się nie wbił do nas. Witaj, przyjacielu Polaku. Dobrze, to ja odpiszę. Ja im, słuchajcie, odpiszę. Póki co nie chcę ich klepać, bo ja nie mam hełmu, wiecie, normalnie to bym ich zaatakował, ale nie będę teraz klepał. Dobra, słuchajcie, tutaj Elviso. Nie. Siad. Dopiero teraz przeczytałem książkę od USA, potem odpiszę.
Okej. Okay. Dałem mu do zrozumienia. Funfel, czy ty możesz go nie klepać? Serio, Funfel, please, nie klep go. Nie, Funfel! Ja nie wierzę. Dobra, słuchajcie, rozwalamy wobec tego to. Wolę mieć tą tabliczkę ze sobą. Ej, ale sami widzicie, to jest porąbana sytuacja. Naprawdę, że oni, słuchajcie, mnie nie chcieli teraz klepać. Jakbym wszedł na mury, to już by na pewno klepali. Ale tak to, słuchajcie, wiecie, to ja nie mam, słuchajcie, hełmu, ale wygryw. Oni by mnie rozklepali w fest. W ogóle, patrzcie, mój miecz, który ma niezniszczalność 3, ma zużyte, słuchajcie, 500 użyć. Czyli łącznie zadałem tym mieczem około 1500 ciosów. No masakra, co tu się dzieje? Po prostu to jest hit. Ale ej, nie spodziewałem się, słuchajcie, tej wieży, więc ja bym bardzo chętnie ją zobaczył. I skoro jest maciocha, to możemy, słuchajcie, faktycznie troszeczkę ją tutaj pod, naprawiać. Okej, okay, żeby tutaj tego dirciku po prostu nie było. Serio, ja myślałem, że oni tutaj to postawią. O, mały lisek, ele. Ale słuchajcie, to jest wieża maciocha koksa. Okej, okay. Jest trochę niesymetryczne wejście, ale... Ale to jest chyba bardzo dobry punkt, taki krytyczny, nie? Taki naprawdę dobry, bo... Jeżeli my byśmy stąd strzelali, to oni nas nie trafią. My mamy tutaj przewagę wysokości, tak na oko to jest jakieś... No, z 15 kratek przewagi, nie? Mamy, słuchajcie, teraz wysokość... A, nawet nie wysiedla się niestety w tym nowym Minecrafcie. Ale to jest jakieś 15 kratek różnicy, tak na oko, nie? To jest odtąd dotąd, jakby to przekręcić, nie? I na wysokość. Więc kiedy oni by do nas strzelali, to tak, my oddamy strzał. Ale jak bardzo my jesteśmy widoczni? Czekajcie, teraz możemy oddać strzał, a... Nie, my, słuchajcie, jesteśmy prawie nie do trafienia. Okej, okay, na pewno jesteśmy do trafienia, ale... Ale to jest bardzo dobra robota, tak szczerze. Naprawdę, szanuję. Zostawię, słuchajcie, tutaj tabliczkę. Może, słuchajcie, na dole zostawię tą tabliczkę po prostu. Ale słuchajcie, naprawdę, to jest w ogóle dobra rzecz. Ej, ja myślałem, że to wieża USA, a tu się okazało, że maciocha. Myślę, że Cox... Tylko musimy zrobić łuki sobie. Ej, dobra, zostawiam, słuchajcie, taką wiadomość maciochowi, bo uważam, że naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę. Serio, można go pochwalić, możecie tam napisać mu ładnie w komentarzu, że zrobił dobrą robotę. Tylko słuchajcie, teraz potrzebuję łuku, wiecie, ja bardzo dobry łuk miałem. To był najlepszy praktycznie łuk w grze, bo on miał moc 5, on miał płomień, on miał nieskończoność, tylko że brakowało mu tylko odrzutu. Ale zginąłem z tym łukiem, więc Funfel, już odsiedziałeś swoją karę? No, to ogarnij się. I nie atakuj teraz Elviso, bo teraz nie atakujemy Elviso. Więc serio, naprawdę bardzo, bardzo kozacko. Tylko teraz przydałoby się, moi drodzy, zrobić im odpowiedź. Ej, fajnie by było odpowiedzieć USA, bo oni sobie kpią z nas. Totalnie sobie robią jakieś jaja, że no ta wieża maciocha ta. No i co? Oni nawet nie mają żadnej wieży. Więc rozumiecie, to są dopiero lamusy. Ale o fermy, nawet oni nie mają żadnego. Okej, okay, musimy, słuchajcie, zostawić im księżaczkę. Tylko, że zabierzmy to w ogóle, zabierzmy, słuchajcie, całe to. Wywalmy, słuchajcie, cały ten szrot, bo to jest trochę tego szrota, który mi się w ogóle tutaj nie przyda do niczego totalnie. Okej, okay, wywalmy to, wywalmy to. I słuchajcie, trzeba wziąć książkę i wziąć jeszcze atrament. Tak, i atrament wtedy nam sprawi, że będziemy mogli po niej pisać i zostawimy właśnie wiadomość ambasadzie USA. Nie, w ogóle to żenujące, naprawdę żenujące. Dobra, idziemy... Czy my nie mamy żadnych książek, naprawdę? Wow, dobra, mamy. Okej, okay, już się bałem, ej, naprawdę się bałem, że my nie mamy żadnej książki, no masakra by to było. Ale dobra, słuchajcie, zabieramy tą pasiekę. W ogóle, jaką pasiekę? No, niech będzie paśnik. Nie, no to jest pasieka tak naprawdę chyba. I postawimy ją w ogóle, słuchajcie, tutaj. Niech ona sobie tutaj po prostu stoi gdzieś, o. Idealnie. I niech se tu siedzi. A my, słuchajcie, musimy rozwalić jedną kałamarnicę, aby po prostu dostać inksak, czyli ten atrament. Gdzie my mamy, słuchajcie, jakieś kałamarnice? Musimy jakieś tutaj znaleźć i im odpisać. Bo oni naprawdę, no to nie fajnie się zachowują. Oni myślą, że wiesz, są kozaki, a... No dobra, są kozaki we dwójkę, ale w pojedynkę już nie są takie kozaki. Więc rozwalamy, słuchajcie, ich. Dawaj go. Dobra, okej, okay, mamy? Nie dostaliśmy atramentu. To dawaj mi kolejny. O, teraz dostaliśmy atrament. A, leżał tu atrament, nawet nie zauważyłem. Funfel, dobra, chodź. Ho, 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 ho. Teraz robimy, słuchajcie, coś takiego. Robimy... Ej, to jak to się robiło? Ej, nie, naprawdę. Jak to się robiło, słuchajcie? Chwila. Pióro. Pióro. Pióro trzeba było. Tak, a skąd ja ci wezmę pióro? Jak my tu kurczaków nie mamy. Okej, okay, słuchajcie, już wiem, co, wiem skąd wezmę pióro. Bardziej mi się nie podoba, że to jest Elvis i Agendix. Ale musimy, słuchajcie, wejść właśnie na ich posesję i rozwalić u nich kurczaka. Bo oni, słuchajcie... Bo... Elviso! Elviso! Nie! Nie chcę się z nimi klepać, bo wiem, że mnie rozwalą. Ale co oni właśnie tutaj tworzą? Gangs Ameryczki, co? Czy oni ścinają wszystko u Bobu? Może ja się ładnie zapytam. Co wy robicie?
Nie podoba mi się ta sytuacja. Oj, niedobrze. Niedobrze, ale my się nie będziemy. No zostaw pies, go! Pies! No naprawdę, nie bądź błazen. To, że Elvis jest głupi i cię atakuje, to nie znaczy, że ty musisz. Bobo nam zniszczył domek, więc kopiemy drzewa. Co? Gdzie niby Bobo im zepsuł domek? Czy ja o czymś nie wiem? Wow, tu... Ej, tu nie ma drzew. Czekajcie, ja mu naprawiam wszystkie te drzewa. Kto wpadł na ten pomysł, żeby tu rozwalać mu drzewa? No na... Ja nie wierzę. Serio? Oni będą... Słuchajcie, oni się zachowują, jakby mają, mieli 2 lata po prostu wszyscy. Oni się zachowują, jakby wszyscy mieli 2 lata. Jeden rozwalił drugiemu domek, więc trzeci rozwali drzewa. Poważnie. Poważnie? Nie, słuchajcie, no ja nie jestem w stanie teraz się z nimi klepać. Nie jestem w stanie, słuchajcie, odeprzeć ich ataku. Gdybym miał, słuchajcie, naprawioną moją zbrojkę, to ja bym ich naklepał i po prostu byłoby po problemie. Ale ja, słuchajcie, bez hełmu nie jestem w stanie nic zrobić. Bez, słuchajcie, złotego jabłka, bez koks jabłek, bez, słuchajcie, tych poteczek nie jestem w stanie nic zrobić. Ale ja, słuchajcie, chcę im ładnie, grzecznie odpisać i zobaczyć, który domek on niby... Chwila! Gdzie? Przecież domek jest okej, chyba że chodziło o dom Elviso, ten prywatny. To może już wtedy tak. Może, słuchajcie, wtedy tak. Ale w każdym razie, słuchajcie, ja się wbijam tutaj. One mają nazwy. O nie, przepraszam. O nie. Dobra, Elviso, jeżeli to byli donatorzy, to Elviso sobie to sprawdzi. Bez problemu on sobie to sprawdzi, więc ja mu tylko napiszę wiadomość, że o gościu, przepraszam, ale rozwaliłem. Przepraszam, ale rozwaliłem 3 kury. Chciałem tylko jedną. Weź je nazwij, dam name tagi. Słuchajcie, ja mu oddam name tagi, serio, bo jeżeli te 3 kury były nazwane, to naprawdę, to nie, to ja zrobiłem bardzo głupią rzecz, słuchajcie, ja rozumiem, wojna wojenką, ale nie, to ja mu zaraz, słuchajcie, przyniosę tutaj name tagi i jakby tak nie może być, bo naprawdę to było nie fair, to nie było fair, słuchajcie, absolutnie. Dobra, musimy przede wszystkim, słuchajcie, odpisać, przede wszystkim odpisać. Wielka, szanowna, szanowno. Dobra, nieszanowana ambasado podrobionej USA w imieniu Funfla, który ma większy iloraz inteligencji niż ktokolwiek na tym serwerze, niniejszym oświadczam, że jesteście wyjaśniani i będziecie zmiecieni z powierzchni ziemi, by dzięki wieży Maciocha. O, pozdro, pozdro. Dobra, okej, i siam. Dobra, słuchajcie, okej, mamy książeczkę ładnie napisane. Wielka, nieszanowana ambasada podrobionej USA w imieniu Funfla, który ma większy iloraz inteligencji niż ktokolwiek na tym serwerze, niniejszym, oświadczam, że jesteście wyjaśniani i będziecie zmieceni, zmieceni? No, z powierzchni ziemi, dzięki wieży Maciocha. Pozdro. Zostawiamy, słuchajcie, to. Tylko muszę przynieść ten name tagi, bo skoro, słuchajcie, rozwaliłem te kury, to naprawdę nieładnie. Jakby ja nie chciałem rozwalić 3 kur, tylko chciałem 1. Czy oni mają tutaj już... Nie, nie mają tutaj nic, więc okej. I chcę zobaczyć, słuchajcie, jeszcze ten domek. A przy okazji, ej, tu są creepery. A creepery, dobrze wiemy, że robią punkty doświadczenia. Więc dobrze byłoby, słuchajcie, je tutaj dziabnąć. Bardzo dobrze byłoby, słuchajcie, je dziabnąć. Więc proszę tutaj o... Dziabnięcie. Ej, bardzo dobrze, słuchajcie, my już mamy praktycznie nowe spodenki, więc jest całkiem cool. Ale ja chciałem zobaczyć, słuchajcie, ten domek, no, Elvuzio. Bo naprawdę, słuchajcie, no to może być bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy się okaże, że on naprawdę, słuchajcie, ma rozwalony domek przez Bobo. I naprawdę, oni rozwalają te drzewka nie z przypadku. Ej, serio, naprawdę, jeśli tak, to Bobo, słuchajcie, mógł przesadzić, nie? Kurczę, Bobo, nie przesadzaj. Czekajcie, jak moje spodenki? Bardzo dobrze, słuchajcie. Bardzo dobrze te moje spodenki, ale... Ale zobaczmy, słuchajcie. Zobaczmy, zobaczmy. Tylko uwaga, bo to jest creeper, to niedobrze, słuchajcie. Oj! Oj! Dobra, rozwalony. Dobrze, dobrze. I co się niby stało z domkiem Elviso? Okej, no to widziałem. I to wszystko? Czy może coś jeszcze? Ej, nie no, może coś jeszcze. No jeżeli tylko tyle, to... To ja się posikam ze śmiechu. To ja się naprawdę No słuchajcie, to jest chyba wszystko. To jest niezła pułapka, naprawdę niezła pułapka, ale to jest chyba naprawdę wszystko, moi drodzy.
No nie, a może słuchajcie, od środka on to zrobił, czekajcie. Czekajcie, no nie. No nie, no to wszystko po staremu. Serio, Elviso rozwala drzewa Bobo, bo tak? Nie rozumiem, słuchajcie. Ale chyba nie chcę zrozumieć. Nie rozumiem, słuchajcie. Gdybym tylko miał teraz lepsze itemy, to po prostu bym wyjaśnił jednego z drugim, słuchajcie. I agenta, i Elviso bym teraz po prostu totalnie wyjaśnił. Ale my wobec tego, moi drodzy, na razie nie możemy tego zrobić. Nie możemy ich wyjaśnić, no bo kurczę, no co ja ci poradzę. No oni są po prostu w lepszej sytuacji itemkowej. Ale naprawdę, słuchajcie, wszystko jest rozwalone u Bobo. Oni totalnie rozwalają ten domek Bobo. Co jest? Co jest? Co jest? Oni są... Dobra, domek nie. Nie, nie, domek nie. Ale słuchajcie, wszystkie drzewa są rozwalone. Ja wobec tego, słuchajcie, pozbieram te jabłka. I z jabłek, słuchajcie, zrobimy złote jabłka, no nie? Ale słuchajcie, tutaj naprawdę wszystko jest rozwalane. Co się dzieje? Nie, no to słuchajcie, to ja, żeby Bobo nie miał takich wielkich strat, to chociaż mu ponastawiam troszeczkę tych drzewek, nie? No słuchajcie, no masakra jakaś. Co to ma być? Ej! Serio! Co jest grane? Niech te drzewka, słuchajcie, tutaj jednak wyrosną. What the f... Co jest? Ja cię kręcę, ej, naprawdę. Hopie. Hopie! On chodzi i rozwala te sadzonki. On chodzi i rozwala te To za mur. A wiesz, co to będzie? Nie, ja go wyjaśniam. Ja go, słuchajcie, wyjaśniam. Ja go, słuchajcie, wyjaśniam. Rozwalam go. Rozwalam, słuchajcie. Nie pozwolę na to. Rozwalam go. Jazda z nim. Jazda z nim, słuchajcie. Jazda z agentem. Elvisa też rozwalimy, ale jazda z agentem. Słuchajcie, no naprawdę. No, no chłopcy, chłopcy, słuchajcie, chyba po... Wow! Wow! Dwa serduszka, słuchajcie. Nie ma szans, widzicie? Nie ma, słuchajcie, w ogóle do nich podjazdu teraz w tym momencie. Co ja mam zrobić niby? Nie jestem w stanie, słuchajcie. Nie jestem w stanie nic zrobić, słuchajcie. Koksjabłek też nie jesteśmy w stanie zrobić. Jedyne co to możemy, złote jabłka i poteczki. Ale słuchajcie, nie ma podjazdu. Czy wy to widzicie? Po prostu, słuchajcie, jest to niemożliwe. Dobra, podchodzę do agenta po raz drugi. Dawaj go. Dawaj go. Rozwalam go. Rozwalam, słuchajcie, go. Rozwalam go. Dawajcie go. Dawajcie go. Dawajcie go. Ja nie mam, słuchajcie, hełmu, ale rozwalę go. Rozwalę go. Nie! Znowu, słuchajcie, w tym wszystkim jest Elviso. Oj, 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 niedobrze. Ej, naprawdę! Ja, słuchajcie, jestem bezradny teraz. Nie mogę nic zrobić, słuchajcie, no poważnie. Nie mogę, słuchajcie, nic zrobić. Nie mam nawet jak pomóc, a moje itemki znowu obrywają po tyłku. Ja cię kręcę. No nie. No po prostu, słuchajcie, no nie. Co tu się dzieje? Jeszcze, słuchajcie, do tego wszystkiego szkielety. Ale słuchajcie, szkielety są tyle spoko, że dają mi tego expa, więc nie będę narzekał. Ale, moi drodzy, nie mogę nic zrobić teraz. Naprawdę. I co? I Bobo wejdzie. Wkurzy się. Jeszcze może pomyśli, że to ja. No nie, no proszę. Słuchajcie, my musimy po prostu tak się uzbroić, żeby chłopaki więcej nie zrobili takiej jazdy. Bo coraz mniej mi się to podoba. W ogóle mój mieczyk się tutaj naprawia, więc całe szczęście. Ale naprawdę, coraz mniej, słuchajcie, mi się podoba cała ta sytuacja. Wow, tu jest creeper. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Okej, okay, wyjaśniony. Jeszcze zombiaczek. Dobra, też wyjaśniony. Czy to miecz... Miecz nie ma mendingu. Miecz nie ma mendingu, dobra, dobra. Ale tutaj patrzcie. Wow, jaka tu jest plaga zombie. Co jest? Ej. Dlaczego tu jest taka plaga zombie? Wow! 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 Co jest? Tu, słuchajcie, jest jakaś fala w ogóle, nie wiadomo skąd. Co jest grane? Okej, okay, a mi się chociaż zbrojka naprawia, nie? No powinna przynajmniej w każdym razie. Dobra, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu ruszyć tyłek i naprawić te itemy. Ewidentnie, słuchajcie, hełmu nie zrobimy w tym odcinku, ale itemki moglibyśmy, słuchajcie, ponaprawiać. Więc wydaje mi się, że faktycznie takimi, o, akcjami jak chociażby ta, można dużo, słuchajcie, zdziałać. Więc faktycznie, zbieramy punkty doświadczenia. Zbieramy, słuchajcie, level. Jakby po prostu nam się, to, co nam się naprawi, to nam się naprawi. Jakby tą drogą, słuchajcie, idziemy, nie? Nie wiem, czy szkielety są spoko, ale patrzcie. Tutaj nam zostało troszeczkę użyć. Tutaj nam też zostało troszeczkę tylko użyć. I nie wiem, czy, słuchajcie, rozmnażając zwierzątka w ogóle można naprawiać zbrojkę. Czy, to chyba tak działa, więc na pewno, słuchajcie, sobie tego spróbujemy. Więc dawajcie, może nie mamy, słuchajcie, tutaj dużej farmy, ale zawsze troszeczkę, słuchajcie, tutaj krówek sobie rozmnożymy. Będziemy, słuchajcie, mogli 9 par rozmnożyć, więc całkiem okej. Okay. Jeśli chodzi, słuchajcie, o marcheweczki, to zbierzemy sobie ich troszeczkę, bo nie potrzebujemy aż tak dużo tych marchewek. Dobra, dobra, dobra. I teraz tak, słuchajcie, rozmnożmy te krowy. One, tak jak mówię, troszeczkę nam na pewno tego expa dadzą. Tutaj w ogóle dużo chodzi tych krówek, patrzcie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Ty, dużo tego, naprawdę. Naprawdę, słuchajcie, tego dużo. A moja zbrojka
Teraz jest, słuchajcie, 490. Dobra, wchodzimy na dół i zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, co to faktycznie nam tutaj da. Okej, rozmnażamy, słuchajcie, kolejne tutaj króweczki. Dawajcie, 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 bo tutaj tych krówek jeszcze troszeczkę jest, więc jazda, jazda, jazda. Było 490, no nie? Teraz, słuchajcie, 506. O! Teraz jest 514. Rozmnażanie daje strasznie dużo. Strasznie dużo daje rozmnażanie. Bardzo dobrze, słuchajcie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tylko że ja potrzebuję, słuchajcie, więcej tutaj krówek rozmnożyć, więc jazda, słuchajcie. Ta i ta może na przykład pójść. Dobra. Dawaj, dawaj. No, okej, dajcie mi tutaj punkty doświadczenia, dziękuję. Tutaj, słuchajcie, mamy kolejną. Ta i ta. I jeszcze ta. No, dajcie, okej. Słuchajcie, już jest 524, więc jazda. Naprawdę, słuchajcie, tylko że ja mam tutaj bone mille, więc możemy tutaj zrobić tego więcej, dawajcie. Dorośnijmy trochę tej farmy i zróbmy faktycznie te punkty doświadczenia. Tylko w ogóle, ej, jeśli dotrwaliście do tego momentu, moi drodzy, to proszę was, napiszcie mi w komentarzach, czy uważacie. Ja przynajmniej tak uważam i wydaje mi się, że no to ma jakiś sens, nie? A może nie ma. Czekajcie, bo tutaj kolejne punkty doświadczenia wpadną. Dobra, żeby, słuchajcie, zrobić wielką farmę. Nawet najlepiej automatyczną, słuchajcie, farmę. Po prostu zboża. Bo gdybyśmy, słuchajcie, zrobili tą wielką farmę zboża, to wtedy moglibyśmy w bardzo kompleksowy sposób zbierać te zboża. I wtedy moglibyśmy rozmnażać te krówki w... Wiecie, w dużej ilości, no nie? Napiszcie, słuchajcie, co o tym myślicie. Mnie się wydaje, że to byłby bardzo dobry pomysł. Serio, w ogóle ja tu wpadłem, nie chciałem tutaj wpadać. Ale serio, to może być dobry plan. I gdybyśmy tego zboża mieli dużo, to byśmy rozmnażali za każdym razem wszystkie, jakie w ogóle są. I to by, słuchajcie, mogło nas nieźle urządzić. Teraz tak, słuchajcie. Mamy tutaj, brakuje nam dosłownie 17 użyć, czy coś w tym stylu. Więc słuchajcie, rozwala... Nie! Okej, dobra. Rozwalamy, słuchajcie, te creepery. Jazda jeden, jazda drugi, dobra. Tutaj, słuchajcie, jest kolejny, więc uwaga, lecimy, słuchajcie, z kolejnym. Dobra, pyk. I pyk, dobra. Mamy, słuchajcie, nowe spodelki. Teraz zostało nam, słuchajcie, jakieś bardzo dużo użyć. Jeszcze 100, ile? 190? Coś w tym, nie. 100, dużo. Dużo. Dużo, 230 chyba. Słuchajcie, na klatę, więc zrobimy to. Zrobimy, słuchajcie, to, tylko pytanie w jaki sposób. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem teraz byłoby, słuchajcie, wykopanie rud. Ewidentnie, słuchajcie, wykopanie rud. Albo rozwalenie niektórych krówek, wiecie co? Jest ich trochę sporo. Jest ich tutaj, słuchajcie, całkiem sporo, więc możemy faktycznie niektóre tutaj rozwalić. Dobra, okej. Dobra, i teraz, słuchajcie, mamy. Mało to dało, to w ogóle cokolwiek dało? Czekajcie, 381, tak, to daje po 4. Ale spoko, my, słuchajcie, się wybierzemy teraz do netheru i dokończymy, słuchajcie, to. Dokończymy faktycznie tą zbrojkę, żeby ona była. Jakby, okej, brakuje nam co. Była tutaj bobolina. Co? Okej. Bobolina w ogóle została wypuszczona przez Bobo? Wiecie, ja dałem Bobo tego villagera, nie? Który się nazywał Bobolina. I to miała być dziewczyna dla Bobo. I to była dziewczyna dla Bobo. Ale ona chodzi po netherze? Okej, to dziwne, to dziwne. W każdym razie, słuchajcie, jeszcze kontynuując, napiszcie mi, czy ta farma to jest dobry pomysł. Ja wam będę przypinał serduszka, ale serduszko przypnę tylko subskrybentom. Tak, trzeba, słuchajcie, subskrybować kanał, aby dostać ewentualne ode mnie serduszko. Więc polecam bardzo serdecznie po prostu subskrybować ten kanał. I teraz tak, słuchajcie, musimy znaleźć jakieś rudy z expem, aby po prostu naprawić, słuchajcie, moją zbrojkę do końca. Tak, zbrojeczka jest teraz obowiązkowa, słuchajcie, bo ja bez niej to po prostu jestem, wiecie, jak bez ręki. Kiedy zrobię nowy sobie hełm, to hełm i tak będzie miał 100% użyć, więc nie będę się tym przejmował. Ale ta zbroja, słuchajcie, ta klata, ona ma jeszcze 230, więc to bardzo dużo by nam brakuje, bardzo dużo. Ej, czy ja mogę zejść sobie w dół normalnie i sobie znaleźć kwarc gdzieś tam na... Ja zapomniałem. Abera, weź ty czas... Czasem pomyśl, nie? Dobra, uciekam, słuchajcie. Mi... What? Nie! 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 Proszę nie! Proszę nie! Proszę nie! Nie wierzę w to! Nie wierzę w to, ja to przeżyję! Wow. Wow, ja miałem pół serca. Wszystko poza netherytowymi rzeczami by się spaliło, ale lepiej, ja bym tego miejsca nie odnalazł. Ja bym go nie odnalazł, bo ja nie wiem, gdzie ja byłem, słuchajcie. What? What? Okej, jaki to był z... Nie. Nie wierzę. Nie wierzę. Wow. Słuchajcie, zestresowałem się. Powiem wam tylko tyle. Kto ogląda do końca, ten jak widać ma najlepsze fragmenty odcinków. Nie wierzę.
Co tu się w ogóle, słuchajcie, stało? Nie wierzę. Okej, okay, ale już spokojnie, słuchajcie, już spokojnie, przeżyłem. Jest okej, okay. Jest okej, okay, słuchajcie. Aberka, spokojnie. Nie wierzę, słuchajcie, w to, co się stało, naprawdę, nie wierzę w to. Ja cię kręcę, czy wy to widzieliście? LOL. LOL, LOL, jeszcze raz LOL. 397. To teraz powinno być jakieś 400, nie? No, troszeczkę poleciało. Dobra, słuchajcie, nie wiem. Wow, dobra. Oho. Łohoho. Okej, okay, okej. Okay. Napiszcie, jak myśleliście, że padnę, nie? Pewnie, no, na pewno, słuchajcie, ja też myślałem. Ja byłem tak w 80% pewien, że padnę. Wiedziałem, że, słuchajcie, może mnie uratować Ender Perełka. Wiedziałem, że mam tą Ender Perełkę. Ale byłem praktycznie, słuchajcie, pewien, że to już jest po ptakach. Naprawdę, słuchajcie. To był popis umiejętności Aberki. Wow. Słuchajcie, ja w ogóle nie wierzę w to, co się stanęło. LOL, ale kurczę, niesamowite. Niesamowite, słuchajcie, to było. What the fuck? LOL. Ej, naprawdę, słuchajcie, to na pewno jest się z czego cieszyć. Umówmy się, słuchajcie. Jest się z czego cieszyć, że ja w ogóle byłem w stanie przeżyć coś takiego na pół serduszku. Na pół serduszku. Wiecie, żeby tam było półtora, no to blisko. Ale półtora to już w ogóle to jest przeginka. Po prostu maksymalna przeginka. Dobra, słuchajcie, w tym momencie powinienem mieć nową zbrojeczkę. I mam, słuchajcie, nową zbrojeczkę. Jeśli chodzi o mój kill-off, kill-off też jest nowy. Więc wszystko, co mogłem, słuchajcie, naprawić mendingiem, to chyba naprawiłem mendingiem. Tak, brakuje mi tylko zrobić hełm, ale hełm, no to nie naprawię. Muszę go zrobić. Więc moi drodzy, zasubskrybujcie kanał, jak sami widzicie, naprawdę bywa grubo. I wpadajcie także na sklep www.abra.ety, pierwszy link w opisie. Macie, słuchajcie, tutaj na animacji też napisane. Wpadajcie, bo to jest sklep dla najbardziej wiernych widzów i widzek. Pamiętajcie, że możecie zakupić sobie czy na Mikołajki, czy na Święta Bożego Narodzenia, czy bez okazji epickie gadżety. Takie o, ocieplane zimowe bluzy bez kaptura, czy z kapturem w różnych kolorach, bo nie tylko szary, biały czy czarne. Są także niebieskie, żółte, różowe, słuchajcie, koszuleczki nawet są kolorowe. Więc spadać, akurat bluz różowych nie ma, ale koszulki są różowe, tak. Plecaki, worki na plecy, czy chociażby kubeczki. I do tego wszystkiego, słuchajcie, darmowa dostawa od 149 zł. Czyli jak zamawiacie na przykład bluzę i koszulkę w jednym zamówieniu, to nic nie płacicie za dostawę. Totalne 0 zł. I z kodem TULIMY10, macie w opisie to napisane, macie 10 zł na nie. Ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już od razu, zostaję na posterunku. Dobrego dnieczka, leczko i...